Cześć, witajcie z tej strony Kapsel16 i witam was w materiale z ciekawostkami o Stony Blyden. Jeżeli owy filmik się tobie spodoba, to nie zapomnij pozostawić po sobie łapki w górę. A jeżeli jesteś na kanale nowa bądź nowy, to zapraszam do zasubskrybowania kanału oraz zaznaczenia ikony dzwoneczka, aby nie przegapić nowych filmów. Na wstępie tego filmiku chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić Agnieszkę, Bartłomieja, Mateusza, Szymiksa oraz Szymona. Jeżeli również chciałbyś zostać pozdrowiony, to napisz mi o tym w komentarzu. Ze wstępu to byłoby na tyle, a teraz zapraszam do oglądania. Thorsten Sindri Balvenson Blyden przyszedł na świat 9 marca 1993 roku w stolicy Islandii Reykjavik. Na obecną chwilę aktor posiada 26 lat. W tym momencie pojawia się wam zdjęcie mamy aktora. Jego pierwszy debiut filmowy miał miejsce w 2016 roku, pojawiając się w komedii o nazwie The Standoff, wcielając się w rolę Clyde Cowza. Natomiast debiut telewizyjny odbył się rok wcześniej, grając w amerykańskim serialu komediowym Casual, dostępnym w sieci telewizyjnej o nazwie Hulu. W roku 2017 aktor zagrał w serialu Zagadki rodziny Hunterów, wcielając się w rolę Max Hunter. Na Instagramie aktora można znaleźć fanart wykonywany przez użytkownika MystyfWile. Wystąpił w reklamie telewizyjnej, reklamując znaną nam wszystkim markę napoju gazowanego Pepsi. A tu macie fragment owej reklamy. Posiada czworonoga, lecz niestety nie udało mi się znaleźć jego imienia. Tak wyglądał aktor w czasie dzieciństwa, a tak wygląda na obecny moment. Posiada kanał na YouTubie, a na nim 4 materiały i ponad 14 tysięcy subskrypcji. Na owym kanale znajdziecie takie produkcje jak Habit Drum Remix, STNL Red Lights Instrumental, Lupinkowa oraz Stony on Casual. Na Facebooku aktora na obecny moment posiada ponad 3000 obserwujących, a na Instagramie ma ponad 57 tysięcy obserwujących. Prócz serialu Zagadki rodziny Hunterów wystąpił również w 6 innych produkcjach. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że ciekawostki, które zostały przedstawione, wam się spodobały. Koniecznie dajcie znać ocenę pod tym filmikiem. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to napisz w komentarzu Max Hunter, a przypnę tobie serduszko. Do usłyszenia przyszły piątek w materiale z ciekawostkami o Danny Creighton. Cześć!